O, działa. Tak, no właśnie. Cześć. Jest dzisiaj 10 maja. Jest taki moment, że postanowiłem podzielić się z Wami pewną refleksją. Do biegu zostało mi 32 dni. W ogóle skąd to się wzięło? Jak ten pomysł się pojawił? I co to tak? W listopadzie postanowiłem, że wkurza mnie moje życie. Tak przeanalizowałem to i zauważyłem, że pewne rzeczy w moim życiu mi kompletnie nie pasują. Coś kompletnie mi nie gra. To nie dla mnie. To nie tędy droga. I tak postanowiłem, że chcę wymusić zmiany. Nie chciałem wymuszać malutkiej zmiany. Stwierdziłem, że jak już mam coś robić, mam się w to zaangażować, to muszę to zrobić pełną gębą. Nie mogło to być małe. To musiało być duże. To musiało być jakieś wyzwanie. Stwierdziłem, że potrzebuję znaleźć coś, co mi zmotywuje też do zmiany w wielu sferach. Czegoś, co sprawi, że jeżeli to zazębi w jednej, to pójdzie do pozostałych. Jeżeli to pójdzie w jednym kierunku, z jednym elementów, to ruszy też inne. I tak zacząłem się zastanawiać, co to może być, co może dać, co jest nakładką do wszystkiego. Jak popatrzyłem, dyscyplina. Dyscyplina jednocześnie konsekwencja w robieniu rzeczy, których nie lubisz, bo często to one prowadzą ciebie do tego, co tak naprawdę ci zależy, do tego, co jest istotne dla ciebie w realizacji twoich celów, de facto moich, które sobie ustaliłem. No i co? I tak myślę, 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 i nagle gdzieś w internecie pojawiło mi się pojęcie biegu rzeźnika. Potem cofnąłem, potem ta myśl została odsunięta. Potem dziś pan Jacek Wiśniewski znowu o niej wspomniał. I wiecie co? Stwierdziłem, że ja nie chcę zrobić czegoś małego. To nie może być jakaś pierdoła, której się nie podejmę. Nie możesz myśleć mało. Stwierdziłem, że zrobię coś dużego. Przeanalizuję moje możliwości i wybiorę coś, co kompletnie rozwali moją strefę komfortu. Kompletnie. Rozpierdzieli to tak, jak domek z kart. I tak zacząłem się zastanawiać, co to jest. Patrzę na siebie. Uwielbiam, raczej nienawidzę biegać. Dobra, tyle się mówi o bieganiu. Dobra, spoko. Przebiegnę sobie półmaraton. Mało. Stwierdziłem, co to jest półmaraton? Co mi to w ogóle? Półmaraton. I komu ja o tym opowiem? No dobra, maraton. I nagle patrzę, jest bieg rzeźnika. Krótka decyzja, robię to. Nawet nie wiedziałem, z czym to się wiąże. Nie wiedziałem, jak to zrobię, co zrobię. Wiedziałem, że jak się tam zapiszę, to znajdę sobie trenera, który mi powie, jak to zrobić. Jeżeli ktoś to zrobił, to ja to zrobię. No i w ten sposób stwierdziłem, że chcę być tym hardkorowcem, który od laika pójdzie do rzeźnika. Jak coś robić, rób duże. Rób duże skali. Stwierdziłem, że to jest moja skala. Nie chciałem jakiegoś ultramaratonu na 140 czy tam 200 km. Stwierdziłem, że aż tak bardzo szurnięty nie jestem. Ale skupię się na tym, co może mi pozwolić zrealizować coś bardziej szalonego, takiego z pełną gębą. Tak więc wybrałem bieg rzeźnika, aby wymusić zmiany. Znaleźć dyscyplinę treningach, nauczyć się kontrolować swój lęk przed sukcesem, bo jest coś takiego, mam, i po prostu robić. Po prostu robić i skupić się na tym, żeby to zrobić. Teraz jest 10 maja, dzisiaj. Przede mną 32 dni. Za mną, o, już kawał roboty. Choć przyznam szczerze, to co zrobię teraz, w tym miesiącu, to jest chyba suma poprzedniego plus jeszcze coś. To bo tak na weekend szykuje mi się takie jakieś 25-30 km w samą niedzielę do zrobienia. Tak więc mierz wysoko, mierz bardzo wysoko. Celuj w to, czego się boisz. I rób to. Rób to pełną gębą, nie zastanawiaj się. Znajdź kogoś, kto cię poprowadzi, żebyś ty nie musiał myśleć. Znajdź swojego nawigatora, twojego kogoś, kto ci będzie układał plan działania, żebyś albo był tym, który wykonuje, albo tym, który planuje. Bo to są dwie różne ciężkie czynności. Ja mam swojego trenera,
i jedziemy do celu. Teraz ty powiedz mi w komentarzach, podziel się ze mną, jeżeli chcesz, co jest twoim celem, którego się boisz? Co byś chciał osiągnąć? Czyli w następnym roku. Życzę ci powodzenia i do usłyszenia. Trzymaj się.